regaty studentów AWF Katowice, kierunek TIR, regaty decydujące o zaliczeniu przedmiotu. Zawodnicy mają 40 sekund do startu i przygotowują sobie pozycję startową. Dziesięć sekund, pięć, i zawodnicy wystartowali. Jeszcze tylko jedna zawodniczka przekracza linię startu. Tak, przekroczyła Natalia i wszyscy ładnie halsują w kierunku górnej boi, która znajduje się w tym miejscu. Część zawodników popłynęła prawym halsem, a część grupy po przekroczeniu linii startu wykonała zwrot i popłynęła na lewym halsie. Który z nich będzie skuteczniejszy, to się okaże za chwilę, gdy zobaczymy, który z zawodników pierwszy dopłynie do boi numer 1. Bardzo dobre warunki, wiatr około 3 w skali Beauforta. Oj, tutaj któraś zawodniczek pomyliła kierunki, płynie chyba nie tam, gdzie potrzeba. Oj. I pokazuje nam zawodniczka bardzo ładny trik freestyle'owy. Specjalizuje się właśnie w takich trikach. Ale tutaj na regatach trzeba płynąć szybko i skutecznie. I już pierwszy zawodnik nabrał dużą wysokość i zbliża się do górnej boi. Jest to Mateusz. I pierwszy zawodnik przekroczył górną boję, czyli ma zakończoną halsówkę i płynie teraz baksztagiem w kierunku boi numer 2.
nasza zagubiona zawodniczka wróciła na linię startu. Kolejni zawodnicy mijają górną boję i pozostanie tylko kurs z wiatrem. A Mateusz właśnie wykonał zwrot z wiatrem, wykonuje go jeszcze, tak, przerzucił żagiel bardzo ładnie. I już ostatni kurs do linii mety. I pierwszy zawodnik mija linię mety. A o drugie miejsce zacięta walka. Jeśli zawodnicy pokonują i wszyscy skutecznie ostatnią boję. I tutaj ostatni kurs do mety. Bardzo blisko siebie zawodnicy. I mamy drugie miejsce, Karol trzecie. I dalej cała grupa zmierza do linii mety. Czyli na drugim miejscu Basia, na trzecim Karol w pierwszym wyścigu regat. I rozpoczyna się drugi wyścig. Zostało 20 sekund do startu. Zawodnicy już wyciągają żagle i zaczynają napływać na linię startu. Ponownie Mateusz, drugi Amadeusz, Beata i kolejni zawodnicy. Oj, tutaj małe spięcie i Karol w wodzie.
Podobnie jak w pierwszym wyścigu, większość zawodników popłynęła na prawym halsie i już zrobili zwrot. Natomiast tutaj mamy trójkę zawodników, którzy popłynęli przeciwną stronę. No i zobaczymy, który kurs okaże się lepszym, kto dopłynie pierwszy do górnego znaku. Pierwsza zawodniczka minęła znak. Okazał się prawy hals skuteczniejszy. Tym razem Mateusz nie jest na prowadzeniu. A Mateusz na drugim miejscu. Bardzo ładna walka, teraz na prowadzeniu Amadeusz, na drugim miejscu Basia i Mateusz. I proszę, pierwszy zawodnik wykonuje zwrot z wiatrem. Mateusz wyprzedził już Basię i dwóch zawodników. Ostatni kurs do mety. Zobaczymy, jak się rozwiąże sytuacja. I kolejni zawodnicy. Tutaj duża przewaga czołówki nad resztą grupy. Troszkę lepszym kursem popłynął Mateusz i wyprzedził wszystkich, podąża do mety jako lider. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Amadeusz. Trzecia Basia. Na czwartym miejscu Karol i Aleks. I
kolejny, ostatni decydujący wyścig, minuta do startu. Dziesięć, pięć, i zawodnicy wystartowali. Pierwszy na trasie Mateusz i kolejni zawodnicy bardzo ładnie pokonują trasę. Stawka bardzo mocno się rozciągnęła. Pierwszy zawodnik zbliża się do linii mety. I efektowne zakończenie wyścigów na pierwszym miejscu.
Basia na drugim miejscu, na trzecim Karol i Alex. Zawodnicy próbują pokazać jakiś trik freestyle'owy na końcu wyścigu. Jeden z najlepszych freestylerów na tym obozie, Amadeusz. Come on!